pewno uważam, że pod względem fizycznym byliśmy dzisiaj zespołem, który potrafił biegać przez 90 minut, ale do biegania trzeba dać jeszcze jakość piłkarską i tutaj uważam, że tej jakości w naszym zespole dzisiaj było mało. Zawodnicy muszą się wznieść rzeczywiście na wyżyny, żeby pokazać swoją jakość piłkarską i pod tym kątem na pewno żeśmy ten mecz dzisiaj przegrali, ale tak jak powiedziałem, strzelamy bramkę, stwarzamy sobie jeszcze, Radecki miał w pierwszej połowie sytuację na podwyższenie wyniku. Zaczynamy drugą połowę i mamy setkę, można powiedzieć, nawet więcej niż setkę, nie strzelamy i w konsekwencji tracimy bramkę po, też nie z akcji, tylko po błędzie, w ukryciu będzie gapiostwo. No niestety na tym poziomie trzeba być skoncentrowany przez 90 minut i tak jak powiedziałem, no punkty nam uciekły, ale uważam, że na dzień dzisiejszy ten zespół daje z siebie maksa, że stać nas tylko na remis, być może aż tylko remis, uważam, z przeciwnikiem, który potrafi grać w piłkę, który jest w czubie tabeli, ale tak jak powiedziałem, szkoda straconych punktów, widocznie na więcej nas w tym momencie nie stać, został jeszcze jeden mecz, w którym też powalczymy o punkty i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tabeli. Dziękuję bardzo.